Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj wyjątkowo, może nie, ale tak w ramach przerwy, żeby nie być monotematycznym, nie będzie porannego dzień dobry, tylko będzie poranne postkomentum. Więc nie podam przepisu na śniadanie, głównie dlatego, że nie mam nic w głowie ciekawego, natomiast... zjedzcie sobie tam, co chcecie, prawda, na śniadanko. To jest w tej chwili nieistotne. Pokomentujmy sobie postkomentum, bo komentarzy dużo. Widzę, że medytacja ma wzięcie. Dobrze, cieszę się. Miałem też duże opory przed publikowaniem tych materiałów. Jeszcze teraz właściwie nagrywam jeszcze tak na bieżąco, nie to, co już mam nagrane, ale to też będzie. Jezu, jak ja się lubię tu masować. Tu u góry mam, jak się kręgosłup kończy i tu. Bardzo to lubię. Tu akurat sobie ręką sięgam i palcami, więc sobie mogę masować. Medytacja. No, miałem opory trochę takie, znaczy w sensie, czy opory. Obawy, jak to zostanie przyjęte. Czy tam krytyki, no ta krytyk się nie boi, nie? Ale krytyki takiej, że może nie tyle bałem się, co przewidywałem, że zaraz się pojawi wysyp komentarzy krytycznych ze strony tych wszystkich trenerów i guru medytacji, którzy tam również i nagrywają i mają jakieś tam swoje szkoły medytacyjne i są w internecie i są wszędzie i w ogóle. A tu no, w tym temacie akurat cisza, może i to i dobrze. Słuchajcie, ja cały czas podkreślam, że to, co ja wam pokazuję, w ogóle seria, nie wiem, czy trochę nietrafnie nazywa się medytacja, ale to zaraz właśnie dlaczego. Ja pokazuję to, jak ja to robię. To, jak ja uprawiam całą tą pracę energetyczno-duchową, począwszy od medytacji, poprzez te wizualizacje, które sobie robię, poprzez te wszystkie wędrówki, które sobie uprawiam, to są rzeczy, które... przepraszam, że tak mówiłem, ale mam piasek w oczach, bo siedziałem przed monitorem, właściwie teraz jest już trzecia nad ranem, prawie całą noc, bo pisałem znowu kolejny artykuł, dlatego też tak późno nagrywam. To są rzeczy, to jest zbiór wszystkiego tego, czego mnie nauczono, czego ja się nauczyłem, czego sam się dowiedziałem, co sam odkryłem przez wszystkie te lata, w których się zajmowałem i zajmuję nadal tym tematem. Dlatego jest to całkowicie mój prywatny, osobisty punkt widzenia i wiedza, którą ja zgromadziłem w praktyce i teorii. Możecie z niej korzystać lub nie. Cieszę się, że się podoba. I chciałbym również namawiać Was do tego, żebyście kreowali własne ścieżki pracy z oddechem, własne ścieżki pracy ze światłem, własne ścieżki z pracy z medytacją w ogóle. Jeżeli coś sami odkryjecie podczas ćwiczeń, które ja Wam proponuję, a pasuje Wam to, podoba się i widzicie efekty, róbcie to. Słuchajcie, ja uważam, że z takimi właśnie rzeczami, między innymi jak medytacja, jak praca z energiami, rzecz jest tak samo indywidualna jak z dietą odchudzającą. Każdy jest inny. Takie rzeczy powinny być dobierane indywidualnie i każdy indywidualnie powinien sobie wypracować pewne rzeczy. Nie ma ogólnej jednej zasady, która działa dla wszystkich. Nie ma. W medytacji też nie. Ogólna jedyna zasada, która w medytacji obowiązuje wszystkich i działa, to jest sama podstawa, czyli skupienie się na oddechu i wyciszenie się w ten sposób. A cała reszta potem jest dowolnością, którą opieramy na tym, co sami chcemy wykreować, czego sami potrzebujemy, co samym nam daje relaks, poczucie przyjemności, jak najbardziej oczywiście, odpoczynku. I o to w tym wszystkim chodzi. Moje ulubione. To idziemy przez komentarze. Aście się doczepili do tego, że w butach chodzę w mieszkaniu. Ja zawsze chodziłem w butach, jeszcze mieszkając w Polsce. Co prawda, jakby mieszkałem sam. Ja zawsze chodziłem w butach w domu. W butach albo na boso. Ja ostatni raz tak zwane kapcie na nogach to miałem może jak byłem nastolatkiem i mieszkałem z małym. No. Jako nastolatek. To miałem kapcie w domu, a te... Kapcie? Nawet klapek nie mam. Japonek też nie mam. Nie, facet i japonki. To jest, nie, powiem wam, że facet i japonki to jest rzecz, która mi bardziej nie pasuje niż facet... Nawet niż facet w klapkach i ze skarpetkami. Nie wiem czemu. Jakoś tak te Japonki... Upierdzieliłem się na Japonki. Może się czepią. Aha, pytacie o tą ziemię, którą widziałem. Polecimy sobie razem. To znaczy ten... Zrobię wam... Pokażę wam ćwiczenie, jak się lata naokoło ziemi.
Tylko najpierw musimy przejść przez takie etapy jak rozpoznawanie swojego przewodnika. To jest bardzo ważne, żeby mieć przewodnika, żeby nie latać samemu. To co tam wiele osób pisze, że a, czy to nie było, jest, czasem nie jest OOB, już wyjaśniam OOB, czy Out of Body Experience, czyli wychodzenie spoza ciała we śnie. We śnie nie, to nie jest, po pierwsze to, w co wchodzę, nawet wczorajsza medytacja ze światłem serca, z tym zielonym, to nie jest zasypianie. To jest oczywiście zamknięte oczy, to jest oczywiście, działa się, dzieje się wszystko w naszej wyobraźni, kreujemy to w wyobraźni, ale widzimy to naokoło siebie w tej wyobraźni. To nie jest OOB, ponieważ po pierwsze nie jest to sen, nie jest to stan snu, po drugie to nie jest wychodzenie z ciała. To wszystko dzieje się w naszym umyśle, w naszej wyobraźni, te wszystkie rzeczy sobie wyobrażamy. Ja sobie wyobraziłem, że... Tu zaraz może powstać dyskusja, ale nie, dokończę. Ja sobie wyobrażam, że wylatuję z pokoju przez okno, przenikam przez ścianę, jestem złapany za rękę przez mojego opiekuna i on mnie ciągnie w górę i oddalamy się od tej ziemi, przelatujemy przez chmury, mijamy samoloty. To można sobie wszystko wyobrażać, jest fajnie taka wycieczka. Co ja widziałem? Ja widziałem ziemię, nie była płaską patelnią, nie była talerzem, nie była na sześciu żółwiach, ani na niczym takim innym, ani na grzbiecie hipopotama. Była okrągła, była okrągłą kulą, no, chyba kulą. No, była błękitno-złota z domieszką srebra i była otoczona takimi cienkimi smugami różowych obłoków. Ale co było najważniejsze? Ziemia pulsowała, ale pulsowała na takiej zasadzie jak bijące serce. To wywarło na mnie ogromne wrażenie. Pulsowała jak bijące serce. W takim rytmie, jakby żyła. No. No tu nawet piszesz Ksywodes X, czy to latanie nad ziemią z tym towarzyszem to nie było OOB. Nie, to nie było OOB. OOB to jest zupełnie coś innego. Już powiedziałem przed chwilą, poczytajcie też, możecie w internetu sobie znaleźć, w internetach. Możecie sobie znaleźć OOB. No. Gratulacje dostaję w związku z 2000, ponad 2000 subami. Dziękuję za gratulacje, ale również tu się należą szczere podziękowania mojemu ojcu chrzestnemu, czyli Atorowi, który się do tego znacząco przyczynił, promując mnie w swoich filmach, za co bardzo dziękuję. Przy tej okazji właśnie po ostatnim wywiadzie o Brexicie i wczorajszym wywiadzie na temat prześladowań Polaków na wyspach w związku z Brexitem, przybywa coraz więcej nowych widzów no coraz fajniej, znaczy tak, i znowu kolejna fala fajnych ludzi przyszła do mnie. Tych fajnych ludzi się zbiera wokół mnie, wokół mojego kanału, nawet nie tyle wokół mnie, coraz więcej. Fajnie, cieszy mnie to. Paweł Górka, czy będzie coś ekstra na 2000? No właśnie 2000 pukło. Czy będzie coś ekstra? Nie wiem. Znaczy ten... A nie, no przecież będzie, zapowiedziałem. Znaczy nie mówię, że to będzie w związku z 2000 subem, ale będzie... będzie picie ze mną w sobotę. To znaczy w sobotę... na razie wstępnie przygotujmy się na godzinę waszą 21. Wasza 21. Będziemy pić. To znaczy zrobię live'a i będę na tym live'ie z wami świętował koniec Ramadanu, który nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu, ale sobie Ramadan skrócę pod względem alkoholowym i się napiję z wami już w sobotę. Hilton Iwon pisze, że Hilton pięknie się prezentuje. Tak, Hilton się przepięknie prezentuje. Się w ogóle wczuł w rolę, wam powiem, na tych filmach o medytacji. No, wczuł. Czekajcie, bo idę przez komentarze, jak zwykle, zawsze w postkomentum jest takie moje chwilowe zawieszenie. Że Polka została zamordowana w Torkę. No, czytałem też, że w Lidz została zamordowana Polka. Ja naprawdę bym nie chciał, żeby to było powiązane z Brexitem. Ale nie wiem, czy jest, czy nie.
Nie, tego nie będę miał. Tak, Dark Assassin 41 pisze, że kiedy pies leży, wygląda trochę jak martwy szop. No, mówiłem ci, że wygląda, ale tylko trochę. I co, słońce cię poparzyło, mówisz, Dark Assassin 41. To może wychodź w nocy na dwór, jak cię tak parzy słoneczko. No, bo ty mi się wydaje, jesteś takim wampirkiem, co tylko w nocy siedzi, a w dzień śpi. Nie? Nie? Arkuriatur. Tak, ja mówię, mam problemy z nikami. Arkuriatur, piszesz do mnie, że twój optymizm lub styl bytu, rozmowa mnie rozwala. Poprawiasz humor. Bardzo się z tego cieszę. I że przyjemnie się ogląda moje dzień dobry. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że mogę w większej ilości ludziom poprawiać nastrój. Jako, że mnie to również poprawia nastrój. OCACNW, dzięki, taki nick masz. Dzięki, że zajmujesz się trudnymi tematami, subujemy. Trudne tematy, dobre tematy. Tak. Jakub Stępień, ciekawa opinia. Przypominasz mi trochę księdza. Może przez to, że radykalni katolicy, kiedy są homo, są skazani na celibat. A są? Nie wiem. Tak, czy Mikaelo 12, że mało jest takich youtuberów, którzy robią tak przyjemne filmiki. Ja tam znalazłem kilku innych, od których się zresztą też uczę sporo, oglądając ich odcinki, ale dziękuję bardzo. Mariusz Kułakowski. Cześć, dziękuję, że przypomniałeś o medytacji. Praktykowałem przez rok, niestety przez ostatnie 2 lata zaniechałem. Depresja i stres wytrąciły mnie z rytmu. Właśnie dlatego, że zaniechałeś, dostałeś depresji i stresu. Bo sam już nawet nie mówię o tych moich ćwiczeniach energetycznych ze światłem, które wam pokazuję, ale to są takie, jest proces dochodzenia do pewnych rzeczy. Sam fakt oddychania sobie, tylko i wyłącznie oddychania, bez żadnego wyobrażania. Niech to będzie 15 minut dziennie. Zobaczycie, jak się odstresujecie. A jeszcze przy tym jakaś muzyka, a jeszcze najlepiej przed snem. Wiecie, jak się fajnie zasypia w medytacji? Kurde, jaki człowiek jest wyspany rano. Dlatego niektórzy się dziwią tam. Patryk J. mi pisał, że musi spać od 7 do 9 godzin, a jak śpi 7, to jest niewyspany. No proszę, ja śpię 4 do 5. Przy czym, no nie, no jeszcze doliczam tą godzinę w trakcie dnia. Po południu z reguły się kładę na godzinę. Ale to też jest tak, że się kładę, właśnie idę medytować i celowo zasypiam w tej medytacji. I śpię tak 45 minut do godziny, do 60 minut. Jak nowonarodzony imonter, słuchajcie. No tak, mówię wam. Taka jest prawda. To wszystko o tych Anglikach. Dużo tej nienawiści się teraz mnoży. No, tylko wiecie co? Ja wiem, że Anglicy są tacy, jacy są. Ja to wszystko wiem, ale ja próbuję widzieć w ludziach dobro. To pierwsza rzecz. Druga, spotkałem na swojej drodze tu w Anglii kilku Anglików, którzy byli bardzo w porządku i bardzo mi pomogli i byli bardzo uczciwi wobec mnie, więc też nie mogę obrażać wszystkich, znaczy obrażać, nazywać wszystkich takimi słowy. No, jakie mają podejście narodowe, że są zarozumiali, że są hipokrytami? Są. My, Polacy, też mamy swoje przywary, nie zapominajmy o tym. Tutto, kakao się nie odmienia. Przepraszam najmocniej, że odmieniłem kakao. Ale faktycznie, kakao, podobnie jak i radio, nie? Chociaż to teraz już jest teraz tak rozruchome, tak. Ojej, dostałem tutaj hejt. No nie, hejcik to nie jest, bo na hejt się. Słuchajcie, bo tam ktoś jeszcze mi potem, ale to znajdę to. Pisał, że chciał mnie zhejtować, ale się zlitował. A hejtujcie sobie, tylko że słuchajcie, hejt w moim przypadku to człowiek się musi naprawdę postarać. Tutaj Filia, taki nick, piszesz do mnie, człowieku, miły. Piszesz, weź się człowieku, nie uśmieszaj. Znaczy ja. Bo pleciesz 3 po 3 do kamery, jak przekupa na targu o naleśnikach. To prawie był chyba właśnie wieczorny dzień dobry o naleśnikach też, nie? No, o naleśnikach i Brexicie, newsie z dupy wziętym, nie każdy gimbus to prosty tłuk, nie zapominaj o tym. Filia, ja absolutnie, ja nawet nie tyle nie zapominam, co moi widzowie nie pozwalają mi zapomnieć, dlatego że spora część moich widzów to są właśnie tak zwane gimbusy. Są bardzo inteligentni, są świetnie wykształceni, mają bardzo poukładane w głowach i są fantastycznymi młodymi ludźmi. Więc absolutnie o tym nigdy nie zapomnę. Fajnie by było, gdybyś dołączył do tego grona. Shenlong 2 po 3. Nie lubisz kapusty i wieprzowiny? Dziwne jest to, że ja też nie. A naprawdę wiele rzeczy jem. Fajny zbieg okoliczności. No fajny.
Co? Soldier of Rap. Soldier of Rap. Nagraj filmik, jak robisz kanapkę. A po co? Kanapkę? Mogę sowkę zrobić, bo mam. Taki śmieszek, heheszek. Maciej, bestia stadionów mi nie darujesz. Wiem, że mi nie darujesz. Wiem. Napisałeś mi. Ale medytacja też mnie zaciekawiła, gdyż mam kilka spraw do poukładania w głowie, piszesz Maciej B. I spróbuję sam. Michał, zaczynam się ciebie bać. Pisze Maciej B. Pisze, że zaczyna się mnie bać. Czemu? Bać. Jakbym pomyślał z moimi poglądami na świat pół roku temu, że polubię geja i muzułmanina i jeszcze kurwa będę medytował, to uznałbym, że mnie popierdoliło do końca. A teraz dla mnie to takie normalne. Proszę bardzo. Widzicie, wszystko się może zmienić. Zresztą ja odpisałem na ten komentarz, no tak, a odpisałem w te oto słowy, jak mnie by ktoś 5 lat temu powiedział, że będę mieszkał w UK, naprawdę tak było, i przejdę na islam, i że będę youtuberem, to bym go zabił śmiechem. Naprawdę, zabiłbym człowieka śmiechem. Co tu mamy jeszcze? Kanciak, piszesz, że dodane 3 sekundy temu akurat zaglądałem na twój kanał, oglądamy. Kocham tą muzykę, tą z pierwszego odcinka, słucham 24 na 7. Właśnie, w tych medytacyjnych moich odcinkach używam muzyki, używam, znaczy to muzyka, to jest i muzyka, i to są różnego rodzaju nagrania, utwory muzyczne, które są na przykład kombinacją dźwięków natury, na przykład dźwięków lasu albo szumu morza z jakimś podkładem muzycznym. I zawsze będzie pod medytacyjnym odcinkiem w pierwszej linii link do muzyki, której używam. Głównie ze względu na uczciwość wobec twórców, którzy tą muzykę nagrali. Już skoro jej używam do swoich praktyk medytacyjno-energetycznych, to popromuję tych twórców, którzy taką muzykę nagrywają, bo tworzą świętą rzecz. Bo to nie są komercyjne rzeczy, to są rzeczy takie, może też nie amatorskie, to jest kunszt wysoki i profesjonalny, ale nie są to pop rzeczy, popularne, nie? Nowy nick. Hilton jest większy niż myślałem. Jest większy niż wszyscy myśleli. W ogóle Hilton, jak był znaleziony jako 3-miesięczny szczeniak, to wszyscy, mnie też stwierdziłem i przekonywałem sam siebie i wszystkich naokoło, to będzie mały piesek. Zobaczcie, jaki on jest mały. No, piesek mały rósł i po 2 latach się okazało, że takie bydle nam urosło wielkie. No, ale bydle jest kochane. Nie, on jest naprawdę wielki. On się momentami wydaje mały, na przykład jak sobie, chociaż nie, jak siada, to zależy jak usiądzie, zależy jak usiądzie. On się czasami zwija w kłębek na przykład i wygląda na małego. Ale czasami się rozpierdzieli, na przykład na kanapie czy na łóżku. I powiem wam, że jak on się tak naprawdę porządnie wyciągnie, on bardzo lubi spać w takiej śmiesznej pozycji, którą ja nazywam na małysza. Ja nigdy nie widziałem psa, który tak spał. Może mało psów w życiu widziałem, ale nigdy nie widziałem psa, który tak by spał. Ma maks wyciągnięte do przodu przednie łapy, między nimi ma mordę i śpi. I maks do tyłu wyciągnięte tylnie łapy. Ja zawsze sobie śmiałem z niego, że sobie jajka chłodzi, bo centralnie leży tak rozpłaszczony. Jak on się tak wyciągnie, jak położę się obok niego i wyciągnę tylko bez rąk do przodu, to on jest prawie mojej długości. Prawie, tam brakuje może, nie wiem, 15 centymetrów, żeby być mojego wzrostu. Jak położę się obok niego. 15, może 20, może. A chcę powiedzieć, że mam 1,78 m, więc pies jest naprawdę wielki. Także my sobie czasami tańczymy, on stanie na 2 łapach, to ma tu moje łapy, mordę ma gdzieś tutaj. No, jest wielki. Jest mój wilk kochany, broniący nas. Dużo wrzucacie interesujących linków. Dla tych zainteresowanych, proszę sobie po prostu przeglądajcie komentarze pod moimi filmami, to będziecie widzieli. Nie, widzowie niektórzy wrzucają fajne linki, ciekawe. Dzielicie się przede wszystkim wiedzą, którą macie, fajna rzecz. Miniu, już nie piszesz do mnie, już niedługo 2000 widzów, gratuluję. Znaczy nie widzów, mam więcej. 2000 subów. Tak, i autor, tak, dziękujemy autorowi raz jeszcze, że was przysłał. Ja wam naprawdę dziękuję, bo chłop robi mi bardzo dużą przysługę, w sensie takim, że promuję to, co mówię, a mnie zależy, mówię, ja nie należę do grupy ludzi, którzy żyje z tego YouTube'a, bo żyje z zupełnie czegoś innego, ale chcę powiedzieć, że zależy mi na tym też, żeby mój punkt widzenia i mój przekaz, to co mam do powiedzenia, trafiało do jak największej ilości osób. Nie po to, żeby się wszyscy ze mną zgadzali i podążali za mną i za tym, co mówię, ale po to, żeby dać ludziom, tym, którzy myślą podobnie jak ja, poczucie, że nie są sami, a ci, którzy myślą może bardziej stereotypowo i jeszcze nie zdążyli się otworzyć na pewne rzeczy,
żeby pokazać, że są inni, naprawdę inni ludzie i tak zwane hardkory jak ja, czyli mieszanka tego wszystkiego, co widzicie i słyszycie na co dzień. Polski patriota, który przeszedł na islam i dodatkowo jest homo, a jednak się wszystko to kupy trzyma i wzajemnie nie wyklucza, w przeciwieństwie do tego, co niektórzy moi widzowie próbują pisać. W ogóle tak, chciałem powiedzieć i pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich fantastycznych znawców Koranu, których mam na kanale. Ja nie wiem, jakim cudem w Polsce, w której prawdopodobnie połowa populacji nigdy nie przeczytała całej Biblii, wszyscy świetnie znają Koran. No może nie wszyscy, ale ci, którzy piszą, są takimi znawcami. I najbardziej mnie zastanawia fakt tego, jak nie będę wymieniał zników, bo nie, to akurat w tym temacie nie będę. Jak niektórzy piszą do mnie nawet prywatne wiadomości, ale na kanale w komentarzach też jest często, że jakim prawem ja mogę nazywać się muzułmaninem, skoro jestem gejem, że gej i bycie i islam się wzajem, islam zabrania homoseksualizmu, więc nie mogę być gejem muzułmaninem, bo to się wyklucza i coś tam i coś tam i coś tam i coś tam, że skoro nie przestrzegam Ramadanu, nie jestem gejem, nie jestem muzułmaninem, że coś tam i wiele takich rzeczy. Że nie mam prawa, że nie mogę, że nie wolno mi być muzułmaninem. Słuchajcie, jeżeli przyjmie się stanowisko, które ja przyjąłem, nie tylko ja, nie jestem samotny i też nie jestem w mniejszości. Jeżeli przyjmie się stanowisko, niezależnie od religii, ale nawet takie stanowisko można w islamie przyjąć, że księga, którą nam dano, czy to jest Biblia, czy Koran, czy Tora, została nam dana jako wskazówka od Boga, jako zbiór wskazówek, zasad, wskazówek, w przypadku Koranu również historii jednego człowieka, którym był prorok Mahomet. I jednocześnie trzymać się zasady, że Bóg dał nam również wolną wolę, czyli prawo decydowania o tym, co z tym zrobimy, to tu się nasuwa naturalne pytanie, dlaczego i czy, dwa właściwie, dlaczego i czy, jakim prawem, ktokolwiek z innych ludzi ma prawo narzucać i decydować o tym, w co możemy wierzyć, a w co nie. I to pytanie, automatycznie stawiając wcześniejszą tezę, pytanie jak gdyby jest retoryczne, prawda? No właśnie, czyli nie wymagające odpowiedzi, bo odpowiedź już jest. Kamila Dudzic, jak często medytujesz? Polecisz jakieś ciekawe materiały na temat medytacji? Chciałabym zacząć, a jestem kompletnie zielona w tym temacie. Trochę mnie zainspirowałeś, choć myślałem już o tym od dawna. Dziękuję, twórz dalej. Materiały. Wiecie co, no dobra, ja mogę zrobić taki... O, na Jakubowskim 76, to jest grupa. Mogę wrzucić zbiór linków do youtuberów, z których ja korzystałem swojego czasu i korzystam nadal, czy kanałów YouTube'owych, które mówią dużo o medytacji. No a póki co, Kamila Dziedzic, oglądaj mnie. Od tego zacznij. Zacznij od Bacha. Tak, zgadzamy się z Kali X. Już chyba mówiłem o tym wczoraj, że w świecie ciągłego stresu i pośpiechu medytacja pomaga. Oczywiście, że tak. Tak, mnie się tak. I poza tym, a propos rozmazanego obrazu, różnych innych rzeczy, mnie się, proszę Państwa, i tam propozycji, żebym nagrywał w jakiejś rozdzielczości 19 na coś tam, a na cholerę, mnie się słucha, nie ogląda, ludzie. Tak. Ludzie, medytacja. Są jeszcze jakieś komentarze niemedytacyjne? Przepraszam. Ach, Remit Fox, lubię twoje dowcipy, że niewyraźnie ci wyglądam, powinienem wziąć rutino skorbny. No w zasadzie same fajne rzeczy. Kocimiętka dla kotka, oczywiście, ani jak ani. Kocimiętka powinna być. Ktoś tu, że tak powiem, powątpiewa, Marcin Kamiński, tak? Że co ja mam za native speakerów? Anglików, to co słyszeli, to słyszeli. Może się przesłyszeli. Mówimy o Anglicy, deptają flagę i śpiewają o nas. Dark Assassin ma 47, ma ciekawy pomysł na 2000 subów, że mam nagrać film, jak mój pies przywołuje szatana, zabije go i przejmuje władzę w piekle. Genialne. A tak, no tu już Patryk się powiedział. Remi Ty Fox, tu poruszasz temat o tym, z czego się bierze smut w polskich autobusach. Nie będziemy o tym gadać teraz. Dawid Piotrowski, chleb w jajku, dzieciństwo. No, dzieciństwo. Tak.
O, złomik, ja mam lepszą wersję grzanek francuskich. Obtaczamy w jajku chleb, smażymy do przyrumienienia po jednej stronie, a potem po obróceniu chlebka na to już przyrumienioną stronę kładziemy plasterek szynki, na to plaster żółtego sera, czekamy aż się roztopi. Taka zapiekanka ala z dworca, fajnie, lubię. A tutaj właśnie, tu mamy pana, który kolejny znawca islamu, Jarosław Patriota. Taki pierdoły, jak ty opowiadasz na swoim kanale, to masakra. Jesteś gejem, muzułmaninem, to się człowieku wyklucza. Chodzisz do meczetu się modlić? Wątpię, nie wpuściliby cię tam. Chcesz być taki wyjątkowy gej, muzułmanin? Jestem wyjątkowy, ho, ho, ho. Nie propaguj tej faszystowskiej ideologii tu i nie gadaj takich głupot. Dobrze. Dobrze. Zgadzam się z... Ja lubię przytakiwać takim ludziom. Dobrze, dobrze. Ale odpisałem panu, żeby wyszedł sobie ze swojej skorupy stereotypów czarno-białego, zero-jedynkowego świata, bo pierdzieli farmazony, bo pierdzielisz. Jarosław Patriota, powiem to brzydko, pieprzysz jak wykastrowany Edek, no. Tyle ci powiem. Weź se, chłopie, trochę poczytaj, otwórz się na ludzi, przejedź się po kilku krajach światowych, zrób sobie wycieczkę, chociażby tylko po Europie. Popatrz, jak inaczej ludzie żyją i nie wszystko jest czarno-białe, niestety. Przykro mi. Ani biało-czerwone. Też nie. No, z tym Brexitem. No, Brexit, zobaczcie, ja mam przeczucie, że koniec końców to się wszystko skończy na tym, że się rozejdzie po kościach i żadnego Brexitu nie będzie. No, Mateusz Frydrych pisze, że czas apokalipsy nadchodzi. Apokalipsa to już jest w toku. Olivia Olsyk oczywiście, do tego po apokalipsie koty przejmą władzę nad światem. Nieprawda, bo mój pies przejmie, on zabije szatana. I przejmie władzę nad piekłem i światem też. No, Ator powiedział, o, Aluet pisze, że Ator powiedział, że jesteś Jakubowski 78. No, to mnie odmłodził o 2 lata. Co mi tam? Cykles, piszesz, jaki masz zawód? A tam wcześniej jeszcze były pytania, właśnie jeden z kolegów się pytał. Pytał mnie, nie się, tylko mnie on pytał. Jak się zahaczyłem w Anglii, jak wyglądają kwalifikacje i coś tam. No więc, jaki mam zawód? Co, kochanie, przyszedłeś pomarudzić troszkę, tak? A tak, Piotr Naumiuk napisał mi, że jak się zahaczyłem w Anglii od strony formalnej, proces i kwalifikacje, no i tu teraz jaki mam zawód. Słuchajcie, wyuczone zawody czy wykonywane, bo to też zależy. Wyuczone mam dwa, w sumie trzy, no dwa, skupmy się na dwóch, nie? Hilton, tak? Językoznawca, lingwista, to jest jeden wyuczony i psycholog biznesu, wyuczony drugi. Wykonywany aktualnie jestem na etapie zmiany pracy, o czym zresztą zaraz jeszcze opowiem, bo ci, co mnie oglądają wiernie i codziennie, wiedzą, że postanowiłem rozstać się z agencją, która mnie zatrudniała dotychczas, z uwagi na to, że niestety w moim przypadku dali ciała. No ten idiota teraz będzie się butelką bawił. Hiltoni! Hiltoś! Hiltoni, daj mi to. A trzecia w nocy, no debil. Chodź tu, wariacie. Przepraszam was na chwilę, muszę psa uspokoić. Dawaj mi tu, oddaj mi tu butelkę. Znalazł butelkę w sypialni i postanowił narobić hałasu o trzeciej w nocy, jak zawsze, nie? Dobrze, że my sąsiadów nie mamy żadnych w okolicy. Ani pod nami, ani nigdzie. Ale chciałem ci zwrócić uwagę, że moja matka tam śpi. Ty wiesz, jak ona postępuje, jak się ją obudzi. Uważaj. Tak, babcia przyjdzie i ci wpierdol spuści. Nie no, babcia cię nie uderzy, ale będzie miała pretensje do mnie, że cię rozbrykałem. O tym moim zawodzie. Przepraszam was za krótką chwilę, no ale oczywiście z gwiazdor teraz. On się już przyzwyczaił do kamery i musi mieć swoje 5 minut. Gdzie on tę butelkę w ogóle znalazł? Jaki mam zawód? Ostatnio do niedawna byłem windykatorem mafii. A teraz będę. Właśnie nie chcę do końca mówić, kim będę, bo nie chcę, nie że zapeszać, ale zaczynam w połowie miesiąca lipca pracę jakby to powiedzieć. Zaczynam pracę w takiej firmie. Nie chcę mówić, no nie chcę jeszcze mówić. Pochwalę się, jak już tam zasiądę za biurkiem. W każdym bądź razie będę panem od rozpatrywania skargi zażaleń. No. A co najważniejsze, za całkiem przyzwoite pieniądze,
I co najważniejsze, w mieście przeprowadzam się tak w ogóle. I to nie będzie Birmingham, ale będzie to miasto, w którym już mieszkałem. I w sumie, jak spłynęła na mnie ta propozycja, to pomyślałem, kurczę, a może to jest znak, żeby się wynieść właśnie tam i wrócić na stare śmieci? Trochę mam kłopot, bo zainwestowałem trochę kasy w Birmingham już na przeprowadzkę do miejsca, które sobie zabukowałem, a muszę sobie zabukować nowe. Tak w ogóle, widzowie, którzy mnie oglądają, Birmingham, okolice, Coventry i tak dalej, i to mówię teraz, autentyczne żebry uprawiam. Jeżeli słyszycie o kimś, kto potrzebuje jakiegoś, na chwilę dosłownie, bo teraz mam 2 tygodnie, kiedy czekam na rozpoczęcie mojej nowej pracy, na rozpoczęcie, no, bo dzień pod kontraktu jest w połowie lipca wpisany, początek pracy. Jeżeli ktoś ma jakieś prace zlecone na szybko, coś, nie wiem, ogródek posprzątać, coś tam, pomóc w jakichś remontach, jakąś pracę w barze, najlepiej na weekendy, gdyby ktoś coś słyszał, dajcie mi znać, bardzo was proszę, bo tylko zaznaczam z góry, że jestem wolny tylko przez 2 tygodnie, bo muszę sobie szybko dorobić kasę na przeprowadzkę i kupienie nowych mebelków, w ogóle jakichkolwiek, bo w sumie to nie mam zbyt wiele. Mieszkając u mamy, a tam będę się musiał zagospodarować właściwie od łyżki widelca. Także kasa by się ekstra jakaś przydała, a ja się żadnej pracy nie boję, także jeżeli ktoś by coś słyszał na już teraz, to ja bardzo chętnie. Sprzęty mam, także spoko. Znaczy nie wszystkie, ale coś tam mam. Także jaki mam zawód, to już powiedziałem. Przemek Komarowski, piszesz do mnie ciekawy komentarz. Jesteś troszkę dziwny. W filmach z aktorem wydajesz się być normalny. Ale ja nie jestem normalny. To właśnie to jest problem. I dobrze napisać, że wydaje się. Wydaje się. Oj, Teresa Byt, zarzut tutaj, że dlaczego po zakupy pojechała stara matka, a nie ty młody człowieku? Wyjaśniam, moja mama uwielbia jeździć na zakupy. I nawet mnie nie pyta o pozwolenie, po prostu jedzie. Sama się obładowywuje tymi torbami i przyjeżdża. Jak jej to sprawę w rajdę, nie będę protestować. Coś tu mamy jeszcze fajnego? Maja M pisze, że Michał, po tych twoich przepisach to zamieni się niedługo w hipkę. Nie zamienisz się, spokojnie, ruszaj się, więcej znaczy chodź. Najlepsze jest chodzenie. No i że 2000 pękło. No pękło ci się 2000. Ja nie wiem, ludzie, czemu wy mi piszecie, bo tu widzę czwarty wpis z kolei. Ty jesteś gejem? Zdziwienie. Zdziwienie, szok, niedowierzanie po prostu. Przecież mówię o tym prawie w każdym odcinku. Nie wiem, o co wam chodzi, chyba że to jakaś nowa forma jaj internetowych. Może tak być. Oliwia Olsyk jedzie do Rosji, słyszeliście? No, ale przyjedzie na picie. Znaczy, będzie na sobotnim chlaniu. Także szykujcie się na sobotę w ogóle. Dawid S. brakuje miniaturek. Nie wszystkie odcinki mają miniaturki, mówię, mniej się. Kolejny. Ty jesteś gejem? Ja nie wiem, o co chodzi. No. To tak. Dobrze, a na koniec to jeszcze tylko, co tu mamy? Komentarz wielebny pastorek ewangeliczny protestant, piszesz Jezus uzdrawia, pozdro przyjacielu. To komentarz do mojego Romanowej rozkminy. Pozdrawiam Cię również bardzo serdecznie. Wszystkich Was pozdrawiam. Już mam chrypkę. Kolejnego miłego dnia. Kupiłem sobie fajny sok do wody. W sklepie arabskim. Trochę drogi, bo 4 funty za butelkę, ale powiem Wam, że jest pycha. Nie to, co jakieś tam ścierwa typu squash. Jak ktoś mieszka w Anglii, to wie, co to jest squash. To takie niedobre, pełne słodzików. To właśnie nie. Dobra. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, kochani. Zapraszam na kolejną medytację. Na razie gotowania żaby nie ma, bo skupiam się na tej medytacji. Zresztą, no co będziemy. Jest jakieś gotowanie? No, zamachy w Turcji były. A to jutro Wam o tym opowiem, bo to nie będę się teraz rozgadywał. Wiem, że macie mało czasu. I tak już przegadałem zbyt dużo. Dobra, kochani, miłego dnia. Do zobaczenia wieczorem na medytacji. Trzymajcie się.